To są winogrona i to są winogrona. Widzicie jakieś podobieństwa? Niby nazwa ta sama, ale to jest zupełnie coś innego. Nawet smakują inaczej. Tak samo jak to. To jest Mustang i to jest Mustang. Nowy Mustang. Mach-E. Lucińska Shows, zaczynamy. To jest nowy Mustang Mach-E. Pierwszy w pełni elektryczny, zaprojektowany od podstaw samochód elektryczny w rodzinie Forda. Witamy! It's a practical car, no matter what your age. It's a sports car, for all sports. It's a luxury car. 1964 rok, pierwszy Mustang na świecie widzi światło dzienne i uwaga, pierwszego dnia sprzedaży zostaje zamówionych 22 tysiące egzemplarzy tego samochodu. Czy ten elektryk powtórzy sukces pierwszego Mustanga? Zobaczymy. Mustang is only days away. No dobrze, a jak ten samochód wygląda? Proszę bardzo, przód. Czy on się prezentuje jak prawdziwy, ten pierwszy Mustang? No dla mnie nie do końca. Jedynym takim elementem wspólnym są te wytłoczenia na masce. Oczywiście emblemat pędzącego Mustanga. Ale poza tym, no mi przypomina to bardziej wyglądem Tesla niż Mustanga. Bardzo przepraszam, ale to jest moje zdanie, mogę tak powiedzieć. No ale dalej, patrząc na światła i te elementy dekoracyjne, one wyglądają futurystycznie. Nie ma tu tradycyjnego grilla, bo jest niepotrzebny w elektryku, wiadomo. Ale patrzcie. Ten znaczek, bardzo znany znaczek, tak naprawdę rozpoznawany na całym świecie. Pędzący, galopujący Mustang. Ciekawostka, on pędzi od prawej do lewej. I to ma oznaczać taka historia, trochę filary Stanów Zjednoczonych, czyli ekspansja na zachód, wolność, przeznaczenie. Tak przeczytałam w internecie, także taka ciekawostka. No ale dobrze, możecie się też zastanawiać, skąd wzięła się sama nazwa Mach. A więc jeden z głównych pierwszych konstruktorów Mustangów, niejaki John Nadjar, tak się pisze, nie wiem czy dobrze przeczytałam, uwielbiał myśliwce z II wojny światowej Mustanga P-51. I właśnie stąd wzięła się poniekąd ta nazwa, Mach, czyli jeżeli mówimy o lotnictwie, jednostka prędkości, wiadomo. Ale pewnie każdy z Was jest ciekawy, co kryje się pod tą maską. Także już pokazuję. Uwaga, drzwi otwieram. Żeby otworzyć maskę, musimy pociągnąć dźwignię dwa razy i uwaga, co się pojawi pod nią, a no moi drodzy, bagażnik. 81 litrów pojemności. Fajnie jest ten bagażnik zaprojektowany, on ma tutaj takie przegrody. Je można odkręcić i wtedy ten bagażnik będzie tak jakby jedną całością. Ale fajne jest to, że jak na przykład pojedziemy na zakupy, drogie panie, i na przykład mamy mleko, mamy drugie mleko, mamy jajka i nie chcemy, żeby nam się wszystko gdzieś tam pomieszało, wywaliło, żeby się nie rozlało, to wtedy właśnie mamy te pojedyncze przegródki. Bardzo fajna, pomocna rzecz. A ciekawostka, słuchajcie, tu jest system odprowadzania wody, czyli możemy wrzucić jakieś mokre rzeczy, na przykład, nie wiem, surferowcy z helu swoje pianki, a nie wiem, wędkarze z Mazur swoje... No oczywiście, nie ma tu bagażnika, nie ma tu silnika, bo silnik jest podwójny, w sensie są dwa silniki oczywiście, po jednym przy każdej osi. I teraz główne parametry tego samochodu, bo każdy zapewne mężczyzna i kobieta chce to wiedzieć. Totalna moc, 351 koni mechanicznych, najszybciej tym samochodem pojedziemy 180 km na godzinę. Zasięg taki według oczywiście producenta to jest 540 km. Ta wersja jeszcze ma powiększony akumulator, żeby właśnie dalej móc pojechać. A i do setki, najważniejsze, 5,1 sekundy. Dziękuję bardzo. To teraz sprawdzamy, jak wygląda bagażnik tego Mustanga. Można go otworzyć na trzy sposoby. Z kluczyka, z ręki i z nogi. Bagażnik się otwiera, ukazuje nam się taka oto zasłonka, nie roleta. Jeśli nie roluje, to jest zasłonka.
Moi drodzy, 402 litry pojemności bagażnika, dużo miejsca. Jeżeli złożymy tylne fotele, tego miejsca robi się aż 1420 litrów. Tu mamy taką małą skrytkę, w niej mieszczą się kable do ładowania, których akurat teraz nie ma. I z boku mamy dwie takie szufladki plastikowe, w których można włożyć jakieś różne rzeczy, żeby po prostu w niekontrolowany sposób one się nie przemieszczały po naszym bagażniku. Fajny bagażnik, dużo miejsca, moja czerwona walizka na pewno się tu zmieści i mogę jechać w podróż. A w momencie, kiedy patrzymy na tył, tył samochodu oczywiście, to od razu wiemy, że jest to Mustang. Dlaczego? Ano przez te światła. Złożone z trzech części, czyli element bardzo charakterystyczny dla Mustangów. Tak samo jak wybałuszone nadkole. Ale zobaczcie tu, na ten element. Jest w takim samym kolorze jak nadwozie. Dach jest czarny. Specjalnie, żeby pokazać to wydłużenie linii coupé. Takie siu. Dachu prawie w ogóle nie widzimy. W ogóle. Na drzwiach zobaczycie taki napis Mach E4X. Co to oznacza? Mustang Mach 4, napęd na 4E, elektryczny, a X to jest powiększony akumulator, żeby zwiększyć zasięg. A jak otworzyć drzwi tego samochodu? A no właśnie, tu sytuacja wygląda ciekawie, bo mamy taki przycisk na drzwiach, jego naciskamy trochę dłużej i drzwi same się otwierają. I teraz nie ma tutaj klasycznej klamki, jest taki dziwnie wyglądający kikut. Za niego po prostu pociągamy i drzwi się otwierają, możemy wejść spokojnie do samochodu. Ale oczywiście sposobów na to, żeby samochód uruchomić, otworzyć, jest kilka. Po pierwsze, klasyczny, wiadomo, kluczyk. Po drugie, przez telefon, jeżeli jesteśmy podłączeni do aplikacji Ford Pass, wtedy automatycznie samochód nas rozpoznaje przez system Bluetooth i drzwi automatycznie, zamki się otwierają. Oczywiście my musimy pociągnąć za klamkę, żeby wejść, ale samochód będzie wiedział, że to my. A co zrobić w przypadku, kiedy telefon nam się rozładuje? A i Ford pomyślał również o takiej sytuacji i uwaga, magiczna karteczka, taka trochę wizytówka i tu mamy specjalny kod, który wstukujemy. Moje pytanie, gdzie? Moi drodzy, tu znajduje się taka klawiatura i w tym miejscu wpisujemy ten kod i możemy bezpiecznie wejść do samochodu, odpalić go i jechać na stronę zachodu. W stronę zachodu. O. To sprawdzamy wnętrze tego auta. I co? No moi drodzy, pierwsze wrażenia, jest tu dosyć ascetycznie, jest mało rzeczy, ale totalnie futurystycznie. O co chodzi? No jest nowoczesny design, te wszystkie materiały wyglądają naprawdę na porządne. I podłokietnik, i kierownica, tu na desce rozdzielczenia to jest taki fajny materiał. Może to jest głośnik, nie wiem, ale wygląda naprawdę drogo. I co? Odpalamy auto. Start, stop. Co tu się dzieje? Takie ładne intro z biegnącym Mustangiem. I nie wiem, czy słyszycie takie lekkie buczenie. To jest właśnie silnik elektryczny. Nie wiem, na jakim on jest teraz trybie. To są trzy tryby jazdy. Ale zanim o tym, to chciałabym opowiedzieć o pierwszej rzeczy, która centralnie rzuca się w oczy na dzień dobry. Czyli ten wielki ekran. To jest wyświetlacz dotykowy Full HD 15,5 cala. No wygląda niesamowicie, niesamowite wrażenie robi. Można tym ekranem się bawić, można, tu akurat mamy mapę teraz, patrzeć na tą mapę z różnych kątów. Ten wyświetlacz jest bardzo intuicyjny, tu możemy nacisnąć na tą ikonkę samochodu, mamy różne tryby jazdy wyszczególnione. To buczenie, które mam nadzieję, że będzie słychać, chodzi o to, że to jest teraz tryb Untimed, czyli nieokiełznany, czyli taki najbardziej sportowy tryb jazdy. Mamy jeszcze tryb Whisper, czyli szept, czyli ten samochód powinien być wtedy wyciszony, po prostu się nim płynie, nic nie słychać. To jeżeli ktoś jest na przykład zdenerwowany, wtedy takim trybem może sobie pojechać. I tryb Active, czyli taki najbardziej klasyczny, komfortowy, gdzie odczujemy tą już sportowy ząb tego samochodu, ale jest fajny i do miasta, i gdzieś w dalszą podróż. No taki najbardziej klasyczny. O, jedziemy dalej. Mamy różne kamery cofania, kamery, które znajdują się z każdej strony samochodu. Wtedy możemy obejrzeć i samochód z przodu, i samochód z tyłu. Bardzo ułatwia to każdej kobiecie, umówmy się, parkowanie.
Dalej możemy też na przykład podgrzać, w sensie sprawić, żeby nasze fotele się podgrzały. Mamy podgrzanie kierownicy. Różne, jest miliony tych wszystkich ustawień. Naprawdę trzeba spędzić trochę czasu, żeby to wszystko odkryć, posprawdzać. Można też się połączyć ze swoim smartfonem w aplikacji Ford Pass i wtedy to wszystko wcześniej możemy sobie ustawić, zanim nawet kupimy samochód. Ale teraz chciałam Wam pokazać takie porównanie. To jest iPhone X, czyli 10. I teraz w porównaniu z tym wielkim wyświetlaczem, no jednak robi to różnicę. To jest nawet większy wyświetlacz niż w Tesli. Moi drodzy, dokładnie tak. Patrząc na kierownicę, oczywiście piękny emblemat Mustanga musi być. Deska rozdzielcza malusieńka. To jest tak naprawdę tylko jeden ekran, na którym mamy wyświetlony co? Temperatura, światła, jaki mamy teraz tryb jazdy, czy stoimy na parkingu, czy jesteśmy na wstecznym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście podstawy. Wygląda to ładnie, ale jakoś tak dla mnie trochę za mało, nie wiem. Takie moje pierwsze wrażenie. Tu jest bardzo fajna rzecz, tego nie widać gołym okiem, ale to jest, słuchajcie, taka kamerka, jakby takie lasery, które naczytują, szczytują naszą twarz. Czyli samochód można nas rozpoznać. To jest tak naprawdę najbardziej przydatne w systemie autonomicznego trybu jazdy, który w Polsce chyba nie będzie, z tego co wiem, dostępny. Fotele, bardzo ładna skóra, wygodne, ładne, eleganckie, drogo wyglądają. Jedna ciekawostka, która dla mnie zwraca szczególną uwagę, to jest taka dziwna dźwignia do otwierania drzwi. To nie jest klasyczna taka klamka, za którą pociągniemy, tylko no, w tym miejscu tak się przekręca i można drzwi otworzyć. Nawet słychać. No, ciekawy nawet system. A propos systemu, oczywiście sound system, bardzo dobry, opcja dodatkowa, mamy firmy Bang & Olufsen, to jest najwyższy model, więc wiadomo, że mamy fajne tutaj takie różne gadżeciki, dobrze, fajnie gra. Ten tak naprawdę z przodu system nagłośnieniowy to jest 10 głośników i jeden system, tak jakby soundbar, jeden długi głośnik. Patrzymy tutaj na środek, oczywiście mamy fajne miejsce do naładowania naszego telefonu, ładowarka indukcyjna, bardzo się przydaje, szczególnie nam, kobietom, mężczyznom również. Mamy dwa miejsca na cup holdery, czyli amerykańskie Starbucksy, na nasze zielone herbaty, kefiry itd., itd. Na tunelu środkowym mamy gałkę do zmiany biegów, czyli standardzik, parking, wsteczny, neutral i drive, ale ciekawostka, mamy tutaj również literkę L. Co to znaczy? To jest jazda na jednym pedale. Czyli tak naprawdę chodzi o rekuperację, czyli jeżeli mamy ustawiony ten tryb jazdy, wtedy nasza bateria zyskuje więcej energii, czyli możemy jechać dalej. A przypominam, że w tym samochodzie, w tym modelu, największy zasięg to jest 540 km. Tak przynajmniej twierdzi producent. Jak to wygląda w rzeczywistości, trzeba się przekonać samemu. Ale jest to dużo. W ogóle jeżeli chodzi o elektryki, to byłam zdziwiona, że aż 540 km. Duży podłokietnik. Tutaj mamy miejsce na różne jakieś tam schowki. A, i właśnie bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, dostajemy kabel do ładowania do naszego smartfona. I ostatnia rzecz, która naprawdę jest bardzo ciekawa, to jest szklany dach panoramiczny. On jest w opcji dodatkowej, natomiast on ma jeden mały sekret. Chodzi o to, że jest powleczone taką specjalną szklaną powłoką, która zatrzymuje promienie podczerwone, czy jakoś tak. No generalnie chodzi o to, że jak jest w lato bardzo gorąco, to w samochodzie jest chłodniej i odwrotnie, jeżeli jest zima, to wtedy w samochodzie jest cieplej. Taki mały, fajny bajer. Generalnie środek tego samochodu podoba mi się. Jest futurystycznie, jest inaczej, jest tych elementów mało, ale są konkretne i każdy ten z tych elementów ma swoje miejsce. Jedna fajna rzecz, która mi się to podoba, można manualnie ustawić sobie nawiew, czyli wloty powietrza i to jest fajne. Ja się bardzo cieszę, dziękuję, że Mustang to zrobił, bo w tych nowych samochodach to wszystko jest ustawiane elektrycznie i te nawiewy są nawet nie wiem skąd. A to manualne, good, I like. Słyszycie ten złowrogi dźwięk? To jest odgłos cofania. Ten pierwszy elektryczny SUV Forda otwiera zupełnie nowy rozdział. A czy powtórzy sukces pierwszego Mustanga z 1964 roku? Moim zdaniem nie, ale z pewnością namiesza u konkurencji.
Ale szczerze mówiąc, to powiedziałabym, że chcę się wstrzymać jednak z opinią do momentu, kiedy tym Mustangiem będę mogła się osobiście przejechać. Kiedy to nastąpi, mam nadzieję, że niedługo, już zacieram rączki.